kadrę mamy wąską i nie jest, nie ma tutaj komfortu takiego, jak mają Legia, nawet w młodych zawodnikach, bo troszeczkę inna jakość. I my musimy trochę inaczej na to patrzeć, ale nie jedziemy na mecz po to, żeby pojechać. Na pewno podejmiemy ryzyko takie, żeby ten mecz wygrać, żeby ten mecz był dobrym meczem, żeby spróbować przynajmniej pokusić się o dobry rezultat. Dublerzy, to znaczy nasi zmiennicy, którzy weszli, zamysł był zupełnie inny i przygotowaliśmy te zmiany po to, żeby mieć trochę więcej atutów w przodzie, żeby utrzymać piłkę. To był zresztą przy 0-0 pierwsza, obiektywnie mówiąc. To był nasz cel i taki był zamysł tej zmiany, nie dlatego, bo oczywiście Ben jest po kontuzji i musieliśmy tego zawodnika tutaj, tą jego decyzję też uszanować, że nie był przygotowany na pełne spotkanie. Podobnie z Przemkiem miał tam jakieś drobne problemy, w związku z tym podjąłem tą decyzję dwóch napastników, bo zgodnie z zasadą najlepszą obroną jest atak, ale tu nie mieliśmy jeszcze czego bronić. Ta zmiana była po to, zresztą taki manewr zrobiliśmy w Pucharze Polski, gdzie grał Żelamidze z Okaszem w Rzodzie i było parę fajnych akcji między tymi dwoma zawodnikami. Natomiast tutaj nie można było się doszukać nic. Poza tym koledzy też im nie pomagali, bo nie rozumiem, mimo uwag i analizy i omawiania z uporem maniaka, próbowaliśmy grać górą do Okaszego czy Żelamidze, co też powodowało, że ci zawodnicy nie mogli nic praktycznie zrobić. I to był taki główny mankament tej naszej zmiany przede wszystkim. Możemy powiedzieć, że przy bramce chyba drugiej też któryś z naszych obrońców wybiegł, nie wiem po co, na asekurację. Błąd, też doświadczony zawodnik, w związku z tym wybieg Madery z środka obrony, to też można powiedzieć, że to jest wielbłąd, a nie błąd, gdzie nie trafia w piłkę. To są błędy nie tylko tych zawodników, którzy wchodzą, ale jeżeli już rozpatrujemy cały zespół, to do każdego można się przyczepić.